summer gap, to jest summer time. Jak nie zgadza się hajsa, chcesz zobaczyć świat, to jest twój czas. Nieważne ile masz lat, wybierz któryś z państw. Witam, teraz w podsumowaniu fazy grupowej Summer Cupu porozmawiamy z przedstawicielem drużyny Kolumbii. Thierry Henry jest ze mną. Witam cię, Thierry Henry. Witam wszystkich. Z tej strony człowiek z próby. Tak, właśnie to jest taka ciekawostka, że Thierry Henry, grający w Kolumbii, jest powszechnie znany jako człowiek skurwiel. Powiedz mi, człowiek, jak to wyszło z tym twoim nickiem, że tutaj jesteś znany jako człowiek, a tutaj jesteś jako Thierry Henry? Jakąś genezę może przedstawisz, zanim przejdziemy do rozmowy o Summer Cupie? Czy sam nick CS-a to mi się wziął po prostu stąd, że któregoś razu trafiłem na komiks po prostu Człowieku z Kurwielu, no a że nie miałem wtedy pomysłu na nick do Hugsmana, to on, to go użyłem. A na RS-ie to zmieniłem jakoś 2-3 sezony temu na właśnie ten, właśnie Thierry Henry. Z tego powodu, że tamten wcześniejszy mi się znudził. No ja jestem bardziej znany jako Człowiek z Kurwielu, no. Pierwszy nick i pewnie taka łatka zostanie już. Tak, również tak uważam. No ale ciekawa inspiracja, dosyć taka może nietypowa. Niewiele osób w dzisiejszych czasach zwłaszcza czerpie inspirację w komiksach. Dobrze, więc może przejdźmy troszeczkę do Summer Cupu. Jak już wspomniałem, reprezentujesz Kolumbię. Co mógłbyś nam powiedzieć tutaj bliżej o waszej drużynie? Jak po tej fazie grupowej, jakie są twoje odczucia? Jesteś zadowolony z wyników drużyny? No, na pewno możemy być zadowoleni z wyników. Poza pierwszym meczem, w którym, no, można powiedzieć, zaliczyliśmy Falstart 3-2 z Koreą Północną. Reszta wyników jest naprawdę bardzo zadowalająca, zwłaszcza końcowe mecze fazy grupowej. No i cóż powiedzieć, no to jest mój drugi klub tak naprawdę w Real Soccerze i myślę, że możemy z tym klubem ugrać naprawdę sporo. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zgadzam się również, patrzę na tabelę i Kolumbia wygrała grupę pierwszą, wygrywając 5 spotkań i raz ulegając na samym początku Korei Północnej 2-3. Wasza drużyna zdobyła aż 24 bramki w tej fazie pucharowej, w fazie grupowej. Powiedz mi, człowiek, jak myślisz, jakie są wasze realne szanse, jakie macie cele w fazie pucharowej? No cel to jest jeden, wygrać to, no ale realne szanse, no to można, no trzeba powiedzieć, że na pewno nie jesteśmy jedynymi kandydatami, jedynymi chętnymi do tego zwycięstwa końcowego, bo na pewno są ze 3-4 drużyny, które także mogą o to powalczyć, tak samo są to ich cele, zwycięstwo w tym turnieju, no ale tak jak mówię, drużynę mamy mocną, obrona, bramkarz jest obsadzona bardzo, bardzo dobrze. W ataku także mamy czterech, myślę, dobrych zawodników, także nic tylko wygrywać. Rozumiem. Tutaj patrzę na statystyki indywidualne i widzę, że zawodnicy właśnie Kolumbii są wysoko usytuowani, jeżeli chodzi o bramki, o asysty. Tworzycie zgrany team. Powiedz mi, jak jest u was za atmosferą w drużynie? No, na atmosferę to nie można narzekać. Praktycznie co mecz, co spar, zawsze wesoła atmosfera. Nie ma praktycznie żadnych spin, nikt na nikogo się przez dłuższy czas nie denerwuje, nie focha. Tak więc, no, lepiej chyba trafić to nie mogłem, jeśli chodzi o tą drużynę. Jak wszyscy wiemy, Kolumbia wygrała pierwszą grupę, jak już wcześniej wspomniałem. Trafiacie od razu do drugiej rundy, bo bodajże to jest już ćwierćfinał, tak? Tak, z tego co się orientuję, to jest ćwierćfinał właśnie. Na pewno jesteście zadowoleni z tego awansu bezpośredniego do ćwierćfinału, ale powiedz mi tak szczerze między nami, czy nie czujesz takiego niedosytu, że nie zagracie tego jednego meczu więcej? No to właśnie są tak jak to mówią, plusy dodatnie, plusy ujemne, że tak sobie zażartuję, ale no tak, to na pewno będzie odczuwalne, no bo jednak będziemy mieli 2 tygodnie przerwy z tego, co tam ktoś wyliczył w drużynie. I wypadniemy tak z takiego trybu oficjalnych meczów, na których trzeba się jednak bardziej spiąć niż na spary. No poza tym jest jeszcze kwestia klasyfikacji indywidualnych, których też Kolumbijczycy chcą osiągnąć, chcą wygrać też te kwalifikacje, a jednak jeden mecz mniej to troszeczkę im w tym przeszkodzi. No ale są też plusy, no bo jednak
Może od razu jesteśmy w ćwierćfinałach, unikamy jednego meczu. Może mogliśmy trafić na łatwy zespół, mogliśmy trafić na trudny, przypadkiem mogliśmy odpaść. Tak więc, no myślę, że ogólnie to jednak te pierwsze miejsce to jest dobre, bo będziemy od razu w ćwierćfinałach, od razu będzie nam łatwiej trochę. A powiedz mi jeszcze jedno, bo bardzo mnie ciekawi punkt widzenia właśnie innych zawodników na temat fazy grupowej. Faza grupowa dawała awans każdej drużynie i powiedz mi, czy według ciebie jest to dobre rozwiązanie, czy jednak może ostatnia drużyna powinna pożegnać się z turniejem już po fazie grupowej? Jak uważasz? No to jest na pewno ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz chyba gram w turnieju właśnie z takim rozwiązaniem, gdzie po fazie grupowej wszystkie drużyny przechodzą dalej. Co powiedzieć, no to jest, po turnieju ocenimy, czy to jest dobry schemat rozgrywki, czy zły schemat. Według mnie jednak jest ciekawe, no bo tak nawet jeżeli jest ta ostatnia drużyna, teoretycznie powinna odpaść automatycznie po fazie grupowej, ale jednak bodajże siódma drużyna trafia na drugą drużynę, gdzie zmierzy się, no wiadomo, z mocnym zespołem i będzie mogła się zweryfikować jeszcze raz, może jakaś niespodzianka, no taki urok turnieju, na pewno to będzie coś ciekawego. Rozumiem. I jeszcze takie ostatnie pytanko. Twoje takie personalne typy trzech najlepszych drużyn turnieju. No to tak. Na pewno chciałbym, żeby najlepszym drużyną turnieju była Kolumbia. Mhm. Co kto jeszcze? Znaczy myślę, że Urugwaj, mimo tam paru wpadek w fazie grupowej, także trzeba zaliczyć do czołówki. Myślę, że będzie w czołówce tego turnieju. No i kto trzeci? Może Islandia, obrońcy tytułu, może też się obudzą. Oby. Islandia zajęła drugie miejsce, a właściwie jak na razie zajmuje, bo jeszcze zostało kilka spotkań w drugiej grupie. Miejmy nadzieję, że utrzyma tą drugą lokację. A tobie, człowiek, już bardzo dziękuję za taki krótki wywiad, który tutaj poświęciłeś swój czas. I na pewno podzieliłeś się z nami swoim punktem widzenia, jak i również punktem widzenia drużyny Kolumbii, która ma już awans do ćwierćfinału, z czego wam naprawdę gratuluję. No również dziękuję, miło. I cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia w dalszych częściach turnieju. Dziękuję, dziękuję. Trzymaj tobie tak samo, powodzenia. Dziękuję bardzo. A tym razem mam przyjemność porozmawiać z przedstawicielem drużyny Korei Północnej. Jest ze mną profesor Markus. Witam cię, Markus. Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz nam, Markus, jak u was z atmosferą w Korei? No, atmosfera jest elegancka. My raczej nie przejmujemy się porażką, choćby nawet z tam remisem z Kolumbią, bo ostatnio przegraliśmy, tylko właśnie nie pamiętam z kim. Już przegraliśmy, chyba z Francją przegraliśmy, z tego co pamiętam, to 1-0? 1-0 chyba. A, wygraliśmy z Kolumbią 3-2, dobra, to pomyliłem się, ale wiem, że z Francją ostatnio przegraliśmy właśnie 1-0. No i może była trochę spina o to, że przegraliśmy, bo na dobrą sprawę w ogóle nie trenowaliśmy przed właśnie tym spotkaniem, w ogóle się nie rozgrzaliśmy, weszliśmy to ty. Po prostu na sucho, można powiedzieć, no i to chyba zaprocentowało w tym spotkaniu. No, pierwsza połowa na pewno nie była dla nas, zdominowali nas, no jednak w drugiej połowie wszedłem na boisko, no i oczywiście poziom naszej gry się polepszył oczywiście, no ale to zabrakło, niestety zabrakło. A generalnie to atmosfera jest spoko. Rozumiem. Jak na razie zajmujecie miejsce piąte, z tym, że zostały wam aż dwa spotkania do rozegrania, które z tego, co już rozmawialiśmy wcześniej, rozegracie na dniach. Powiedz mi, jakie miejsce chcielibyście zająć na zakończenie tej grupy, bo z tego, co widzę, macie szansę nawet na drugie. No mamy szansę na drugie. Chcieliśmy pierwsze oczywiście, ale w sumie potem jak już się dowiedzieliśmy, że każdy wychodzi z grupy, jest to dla nas to już wszystko jedno, bo na pewno w fazie pucharowej się postaramy bardziej i będziemy lepiej trenować, żeby właśnie tutaj się pokazać, szczególnie ja, no bo podobał mi się RS, można powiedzieć, że jestem bigowcem, ale naprawdę RS coraz bardziej mi się podoba. Ogólnie tutaj atmosfera na forum i ogólnie takie zaangażowanie ze strony administratorów, choćby nawet ta jaka to melodia tutaj na TS-ie, to już jest coś. Na bigu już czegoś takiego nie można raczej spotkać, nie ma w ogóle TS-ów, no nie? Jeśli chodzi o system 3x3, 4x4 jest tylko zagraniczne ligi, więc naprawdę tutaj RS
jest naprawdę fajnie zorganizowany. No i generalnie podoba mi się tutaj. A jakie było jeszcze pytanie, bo już w sumie zapomniałem. Teraz przejdźmy do następnego, bo miałem cię właśnie Aha, zapytać dobra. o przeniesienie się z Bigan na RS-a. Powiedz mi, czy było trudne to dla was przenieść się na grę, że tak powiem, bez band? Powiem ci szczerze, że naprawdę jeśli chodzi o panowanie nad kulką i ogólnie, bo jest przyspieszona kulka, bo jest chyba, prawda? Jest różnica grania na bigu. To powiem ci, że łatwiej mi się gra na RS-ie niż na bigu, naprawdę. Jakoś, nie wiem, nie ma tutaj u mnie takiej wielkiej różnicy. Nie wiem, jeżeli chodzi właśnie o to obijanie, wiesz, piłkę, no, że wychodzi na, że obić kogoś, a nie? W sumie nie mam z tym problemu. No nie wiem, no ja tutaj nie widzę żadnej różnicy, naprawdę. Lepiej mi się steruje kulką na RS-ie niż na bigu, to na pewno. A powiedz mi, wiążecie przyszłość swoją z RSHL? Ale jako drużyna Korei, czy... Czy macie plan założyć jakąś drużynę klubową na sezon 11? Bądź No dojść tutaj, do jakichś zespołów? No tutaj są podzielone właśnie zdania. Jedni chcą, drudzy nie chcą. Po ostatnim meczu nasze zaangażowanie właśnie do tego RS-a to raczej nie ma przyszłości, bo na dobrą sprawę ja i Sonido tylko właśnie byliśmy zaangażowani w tą grę z Francją. Reszta to tak powiedziała, przecież to tylko RS. No, no, no i właśnie, no i to taka, no, tutaj moim zdaniem zaprezentowało się w tym spotkaniu, że wszyscy po prostu na odwal się zagrali ten spotkanie. Rozumiem, czyli... Więc raczej ja będę szukał osobiście tak sam po prostu klubu. A Sonido nie wiem, czy on raczej, on już raczej tutaj chyba nie, ale nie chcę za niego odpowiadać na to pytanie. No, czyli tutaj takie ogłoszenie dla trenerów drużyn na A, sezon już 11. mam trzy propozycje, to wiesz. Tak, rozumiem, ale jakby ktoś jeszcze potrzebował dobrego zawodnika, profesor Markus jest do wzięcia, że tak powiem. Dokładnie. Dobrze, powiedz mi ogólnie, jak oceniasz według swoich własnych odczuć poziom w pierwszej grupie? Które drużyny sprawiły wam najwięcej problemów, na które może nie mieliście takiego wewnętrznego nacisku, że a damy sobie jakoś spokojnie z nimi radę, a z innymi no było jednak ciśnienie przed meczem? Wiesz, trudno mi... czekaj sekunda. Trudno mi właśnie powiedzieć, bo grałem tylko trzy spotkania jak na razie i to po połowie na zmianie z Lukasem właśnie. Ale z tego co pamiętam, z Polską był bardzo łatwy mecz. To pokazuje tabela. Dwie strzelone bramki, 18 puszczonych i jeden punkt zdobyty przez Polskę. To chyba tutaj nikt z nimi nie miał problemu. No, z Kolumbią wygraliśmy 3-2, ale też naprawdę strzeliliśmy. Od początku właśnie graliśmy dobry futbol, dobry soccer, można powiedzieć. Ale potem nas w drugiej połowie przycisnęli, wtedy nam dwie bramki i naprawdę gdybyśmy jeszcze pograli 5 minut dłużej, to myślę, że by nas dogonili, chociaż no chyba moim zdaniem tutaj właśnie chyba za bardzo się rozluźniliśmy. No nie wiem, z Francją przegraliśmy ostatnio właśnie spotkanie, no to co już mówiłem, że zabrakło chyba w ogóle zaangażowania. Aktywności na pewno zawodników, bo byliśmy tylko w czterech, gdzie jeden w ogóle był niedysponowany poprzez bo no po prostu był, no nie dał rady grać, bo był pijany, bo nie będę tutaj okłamywał. Rozumiem, rozumiem. Ale no nie wiem, no z kim tu jeszcze, z Urugwajem czeka nas mecz, to chyba faworyci tej grupy podobno mieli być, no jednak tak. Nie, jednak nie. Nie wiem, z Hondurasem nie graliśmy, z Kolumbią 3-2, z Francją przegraliśmy 1-0, z Kamerunem, nie wiem czy to z nimi był remis, czy nie, chyba z nimi tak, był remis. Zgadza się. No z Kamerunem właśnie był remis, to nie wiem, bo nie było właśnie na tym spotkaniu. No i to co mówiłem, z Polską bardzo łatwo mecz. To chyba tyle. Powiedz mi, jak już pytam wszystkich, to zapytam wszystkich. Czy twoim zdaniem faza grupowa zrobiona na zasadzie, że wszystkie drużyny mają awans do następnej rundy, jest pomyślna? Dobrze jest ten pomysł zrobiony? Czy jednak jest taki niedosyt, że jednak wszystkie drużyny wychodzą, to może nie ma takiej presji, żeby walczyć jednak o ten awans? Wolałbyś, żeby było zrobione, że chociaż jedna drużyna odpada, czy tak jak jest, jest ok? No to jest Summer Cup, to jest taki turniej, w którym każdy może zagrać i to jest taki forfan po prostu,
że kto ma czas i ochotę, no to gra, ale z drugiej strony no dla tych drużyn, które naprawdę chcą tutaj osiągnąć właśnie zwycięstwo w tym turnieju, który jest naprawdę fajnie zorganizowany, bardzo mi się podoba, no to myślę, że tutaj właśnie jest zabrakło czegoś takiego, że ktoś odpada, ktoś ten, no ktoś się żegna z turniejem. Mi się wydaje, że tutaj jakby dwie ekipy z każdej grupy odpadły, to naprawdę, nie no, może nie dwie, bo by było nieparzyście by było, no to by był jakiś tutaj problem, chociaż nie, zakrzyż czy coś. No, nie no, generalnie mówię, że to jest sport fan turniej i naprawdę nie ma, ogólnie właśnie muszę pochwalić naszego Mario, który jest na tej studio, że no robi super robotę z tymi kompilacjami, bo naprawdę są świetne. Jak zobaczyłem pierwszy raz, to po prostu nie wierzyłem własnym oczom, że można coś takiego. Nie no, naprawdę, na Bigu nie było czegoś takiego, taki wycinek z tych właśnie Mistrzostw Świata, czy nie wiem jak to tam się nazywa. Nie no, z Mistrzostw Świata chyba ostatnich to były, są te właśnie filmiki, no i generalnie gitara jest, nie? Czyli jednym słowem polecasz nie, no, RSHL. No raczej, no proste. Naprawdę, podoba mi się. Cieszy mnie to bardzo, że... Tylko, że właśnie to jest... Tak? Jeszcze jest taka sprawa, że jak wyjdzie RSHL, nie wiem jak mogę to powiedzieć, zawodnik RSHL, wychowany na RSHL, znaczy się no na RS-ie, no to na Bigu mu nie idzie w ogóle, a jak przyjdzie Bigowiec na właśnie na RSHL, na RS-a, przepraszam, no to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Na pewno bardziej ogarnia niż ten, który idzie z RS-a na Biga. Właśnie to jest takie... No nie wiem dlaczego, czym to idzie, no ale... Nie wiem, nie, grałeś kiedyś na Bigu? Znaczy się tak wiesz? Nie, ja osobiście nie miałem okazji. No właśnie, no i teraz... No i właśnie o to mi chodzi, że tutaj właśnie jest różnica poziomu, moim zdaniem, zawodników Biga, a RS-a. Nie no, wiem, tak to jest, według no, mnie... No chyba, to... że jak ktoś się wychował na przykład na RS-ie, no to ja rozumiem. Tylko gra na RS-ie, no to spoko, nie? Ale jak ktoś tam przeprowadza się... Wiesz co, ja tak personalnie mówiąc, moje takie własne odczucia są, że osoby, które przenoszą się z Piga na RS, starają się grać takim bardzo bliskim kwadratem, bardzo blisko siebie, ale taką jeszcze raz dokładną powtórz, klepką. Bo mnie tutaj Mateusz zagadał. Mówiłem, powtórz, że według mnie osoby, które przenoszą się z Biga na RS-a, prezentują taką klepkę bardzo na małym obszarze, taki kwadracik. Tak. Jak bardzo blisko i dokładnie. To jest taka cecha charakterystyczna. Tak, tak. Właśnie czasem to już nawet za bardzo, jeśli chodzi o Koreę Północną, to czasem to już nawet za bardzo próbujemy grać klepą, a nie myślimy po prostu. Brakuje na przykład takiego blokowania, czy nie wiem, zostawiania się w rogu. No brakuje doświadczenia, to widać. I na pewno nie jesteśmy faworytami w tym turnieju, jeśli chodzi właśnie o to. Bo niektórzy tutaj właśnie mówili, że zabraknie nam doświadczenia, że jesteśmy na, że dobrze gramy, fajnie to w ogóle wygląda, ale zabraknie nam właśnie doświadczenia. No ja się z nimi zgadzam, że nam zabraknie, bo ja to wiem po prostu. Więc nie czuję się faworytem. Powiedz mi, Markus, jeszcze, jakbyś mógł sobie wybrać, co na jaką drużynę chciałbyś trafić w 1/8. A no to musisz chwilkę poczekać tutaj. Aha, bo tutaj, już jestem. Gdzie no jest jak... ta grafika właśnie, jak tu idą te drużyny, tak? Muszę to znaleźć. Dobra, to sobie wytniecie, to nie. Kurde, nie wiesz gdzie to jest? A jest, informacja. Czekaj. No dobra, dajmy na to, że... Aha, dobra, wiem. Już ci mówię, przecież po co ja na to patrzę w ogóle. Chciałbym zagrać z Gibraltarem. Tam są ziomeczki właśnie z Biga. Chciałbym z nimi zagrać. Jednak nie wiem, czy to będzie możliwe, ale fajnie na nich trafić. Chociaż w sumie na Salakę też bym chciał trafić. Też Bigowcy, można powiedzieć. No to jeszcze... Jeszcze tak, na Hiszpanię, bo Mateo tam gra. Chciałbym go psić, ale się nie da, bo nie ma band, więc nie wiem. Chciałbym strzelić bramkę. Rozumiem. No to tak jeszcze na zakończenie, powiedz mi, według ciebie taka najlepsza trójka na zakończenie Summer Cupu, jak będzie się prezentowało podium? Podium? Tak. Trzy najlepsze drużyny po turnieju, według ciebie. Jak to będzie wyglądało? Taka prognoza. Nie wiem jak gra grupa druga. Ogólnie nie interesowałem się tym. Nie wiem jak gra wygląda. Ktoś, nie wiem, gra bardziej defensywnie czy ofensywnie. Jeżeli chodzi o grupę pierwszą, to myślę, że tutaj powalczą w finale
oczywiście Korea, bo to jest proste, żeby powalczyć, to raczej. To będzie top 3 moim zdaniem. Top 2 to będzie albo Francja, albo Finlandia z drugiej grupy, bo też widziałem, że fajnie strasznie grają. A pierwsze miejsce to będzie... A w jakiej drużynie ty grasz, czekam? A Kamerun. Wygraliście z nami. A, no to Kamerun pewnie wygra, no bo jak wygraliście z nami, no to wiesz, no to easy. No dokładnie, tak będzie chyba raczej. Cóż, nie spodziewałem się takiego, nie, takiej no odpowiedzi. Bo to graliście z nami, no to już jesteście od nas lepsi, nie, no to gitara. No to znaczy, że już jesteście, no nie. Nie, no nie wiem, kto będzie w top 1, to trudno przewidzieć teraz. Powiedziałbym ci, gdyby była 1/4, a jakby grupa, to naprawdę jeszcze nie wiem. Jeszcze wszystko się może zdarzyć. Dokładnie, ten turniej jest piękny. Piękny czas. Naprawdę, podoba mi się, proszę. Super. Dziękuję ci, Markus, za wywiad. Było mi bardzo miło. A mi też bardzo dziękuję. Chciałbyś kogoś może jeszcze pozdrowić na zakończenie? Pozdrowić? No to Sony do ET oczywiście. Jeszcze bym chciał patrzeć tutaj sobie po TS-ie, kogo bym chciał jeszcze pozdrowić. Jojogiego bym chciał. Fala Kitzela też bym chciał. Farbkę, bo z publików elegancki ziomek. William, sorry. Red Cafe oczywiście, bo komentował dzisiaj spotkanie HPL-a. Matiego, bo też grał na publiku ze mną subcio. I jeszcze bym chciał pozdrowić Mario oczywiście, bo zrobił mi kompilację HPL-a. I Mateo, tyle. I ciebie też, dzięki. Dziękuję bardzo. Elegancko. Życzę wam sukcesów i jak najwyższego miejsca. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję do usłyszenia albo do zobaczenia na boisku. Trzymaj się, Markus. A teraz przejdźmy do reprezentacji Belgii. Ze mną jest przedstawiciel drużyny Belgii, Salake. Witam cię. Witam, jestem kapitan. Witam cię, kapitanie. Wybacz, że nie zatytułowałem. Mam nadzieję, że nie masz nic tutaj przeciwko. Nie, skądże. Jestem super gotów na ostrzeliwanie mnie pytaniami. Super. Salake, powiedz mi, jak ogólnie podoba ci się ten turniej? Generalnie bardzo fajna inicjatywa. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z wielkimi emocjami. Tak już tak całkiem serio, no to spodziewałem się właśnie fajnej zabawy i dużej dawki emocji, adrenaliny. I powiedz mi jeszcze, czy po turnieju masz zamiar dalej grać na naszym forum? Nie, no klubowym? Jasne. Moja przynależność klubowa jest niezmienna od sezonu trzeciego czy czwartego, gdzie reprezentuję Leverhax i w tej materii nic się nie zmienia. Będę grał w sezonie 11 w klubie Leverhax. Okej, okay, super, fajnie będziecie zobaczyć na boisku. Miejmy nadzieję, że się spotkamy. A teraz przejdźmy już do reprezentacji. Powiedz mi, jak na razie jeszcze druga grupa nie zakończyła oficjalnie swoich rozgrywek, twoja drużyna ma szansę w dalszym ciągu na zajęcie drugiej lokacji w grupie. Jak ogólnie oceniasz poziom swojej rywalizacji drużyn, z którymi mieliście okazję już grać? Znaczy bez wątpienia, jeśli popatrzymy na dwie grupy, grupę pierwszą i drugą, to jednak w grupie drugiej ten poziom jest bardzo wysoki, bardzo wyrównany, bo w sumie no oprócz outsidera Gibraltaru naprawdę każdy z zespołów może wygrać z każdym i mi się podoba takie fajne przetarcie przed ćwierćfinałem, przed 1/8 finał, przed fazą pucharową, gdzie rzeczywiście tutaj mierzy się z super zespołami, z silnymi, którzy mogą powalczyć o końcowe triumfy na koniec tego turnieju. Fajnie, że szkoda tylko, że jednak nam tak głupio jako Belgia tracimy punkty i to jest na pewno trochę lekkie rozczarowanie, ale tak jak powiedziałem, przynajmniej wiemy do kogo się równać w tej grupie, bo jeśli spojrzymy na grupę pierwszą, to tam oprócz Urugwaju i Korei Północnej, to no i może Kolumbii nie ma wielkich rywali. Rozumiem. Tak patrzę na właśnie wyniki właśnie rywalizacji Belgii w fazie grupowej i 3 spotkania zremisowane 1-1. Powiedz mi, czy mieliście jakieś może nerwy po zakończonych tych spotkaniach? Jakiś niedosyt był w drużynie? Niedosyt to był tylko po meczu
z Finlandią, gdzie tak między Bogiem a prawdą, to jednak tam na ten remis zasłużyły obie ekipy. Tam nie było takiego kaca, ale po meczu z Koreą i szczególnie z, nie wiem, z Koreą i z Hiszpanią. Chyba bardziej z Koreą jednak, bo tam, no kurwa, no będąc 20 minut na połowie przeciwnika i remisować 1-1, to jest lekki niedosyt. A z Hiszpanią to zadecydowały braki kadrowe, bo jednak Farbka nie mógł wystąpić w tym meczu i musieliśmy się posiłkować, i Nems, i nie mogliśmy, i musieliśmy się posiłkować Aitobem w ataku, gdzie no to nie mogło wyjść. Zremisowaliśmy 1-1 z Hiszpanią. No też warto wspomnieć o meczu z Brazylią, Tak. gdzie po dobrym meczu z USA, gdzie wygraliśmy 2-0, z Brazylią przegraliśmy 3-1. No, zamiast potwierdzić taką swoją klasę, to zaliczyliśmy taki, Właśnie, no, właśnie chciałem o to taką zapytać, wtopę. No. bo mecz z USA, no większość tutaj faworyzowała jednak USA, a pokazaliście wszystkim, że jednak wy jesteście w tym dniu byliście drużyną znacznie lepszą, pokonaliście ich 2 do 0, no to jest jednak dobry wynik, a później przyszedł mecz z Pewnością, no, Brazylią. znaczy właśnie z Brazylią, no dokończ, dokończ. Przyszedł mecz z Brazylią, która przespała połowę fazy grupowej i no, była takim czarnym koniem, i nikt się nie spodziewał tego wyniku 3 do 1 dla Brazylii. Co poszło nie tak w tym spotkaniu? Kurczę, wiesz co, nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno, z pewnością jak. Znaczy, ja wiem, co poszło nie tak, ale tych powodów jest chyba z 14, jak wyliczyłem. Ale takim głównym powodem to jest, tak brzydko to określę, no, ruchali nas przy linii. Cały czas kas nasz mijał nasz blok defensywny prostymi podaniami wzdłuż linii. Też słaba nieskuteczność, bodaj mieliśmy chyba trzy słupki, jeszcze niewykorzystane 2-1, a Brazylia była po prostu no, mega skuteczna i przez pryzmat właśnie skuteczności z pewnością zasłużyła na 3 punkty. No też był jakiś mały kac z tego powodu, ale też tak nie dramatyzowaliśmy, bo jednak jak się okazuje, no nie, to nie ma różnicy, czy będę drugi, czy będziemy drudzy, czy siódmi w tej grupie, to i tak będziemy musieli tą drogę, jedną ósmą, jedną czwartą, jedną drugą przejść. No właśnie. Przejść, no właśnie, To i czy jest tam. ciekawe. Powiedz mi, bo już tutaj tak męczę każdego. Twoim zdaniem, czy dobre jest rozwiązanie takie, które zostało zastosowane w fazie grupowej, że wszystkie drużyny mają awans do fazy pucharowej, czy jednak wolałbyś, aby chociaż ta ostatnia drużyna odpadała, kończyła swoją rozgrywkę właśnie po tej fazie To jest grupowej? właśnie, to jest z pewnością. Mi się wydaje, że tak, że się zgodzę z tobą, że jednak powinna odpadać nie dwie, nie jedna, przepraszam, drużyna, tylko trzy. Czyli po cztery wychodzą i jest stworzony od razu ćwierćfinał. Ja uważam, że wtedy byłaby większa rywalizacja w tych grupach, a teraz to tak mamy, tak na dobrą sprawę, no słabo to wygląda, no nie ma napinki, a napinka właśnie w takich meczach jest fajna, bo dodaje jakieś tam kolorytu w rywalizacji, a tak to tutaj widzę, że w sumie w tej grupie pierwszej oprócz Kolumbii to nikt się nie spinał, a w grupie drugiej to już nikt, więc masz rację, że powinny odpadać drużyny w fazie grupowej. No tak, jeszcze mam takie dwa pytanka. Pierwsze, na kogo chciałbyś tak personalnie już patrząc trafić w fazie pucharowej w 1/8? Na jaką drużynę? Bo tutaj jeszcze Może możecie. na którą bym nie chciał, O, jeszcze bo lepiej. nie chciałbym trafić na Koreę Północną albo Urugwaj. Nie chciałbym, a jest to wysoce prawdopodobne, że trafimy. A czy trafię na Kamerun, na Polskę, na Honduras czy na Francję, to jest mi w sumie bez różnicy. I tak będziemy, znaczy z każdym zespołem będziemy chcieli wygrać, tylko jednak patrząc na personalnie na drużyny, to jednak wybierałbym Kamerun albo Polskę. Tak. No, tak by było dobrze. Okej, rozumiem. Ale tak jak powiedziałem, nie jest to bez różnicy. Okej. A, przepraszam, a Tak. moim takim marzeniem, znaczy marzeniem, ciężko to nazwać marzeniem, ale takim moją wolą jest trafienie w ćwierćfinale na Kolumbię. Rozumiem, czyli jakieś tutaj
personalne już tam odczucia, tak? Taka Tak. chęć zmierzenia się z tą drużyną już w oficjalnym Dokładnie. spotkaniu. Dokładnie, żeby pokazać im miejsce w szeregu. Żeby wrócili do szeregu przegrańców. Rozumiem. No cóż, czego mogę wam życzyć? Życzę wam jak... Aha, jeszcze, jaki macie cel na Summer Cup? No, co Jeszcze się nie zmienia, zwycięstwo? cały czas, A, rozumiem. no wiesz co, zwycięstwo, nie napalamy się na Co was zwycięstwo, ale na co zadowoli? najmniej O, to jest lepsze pytanie. półfinał, ale wiadomo, jak odpadniemy w półfinale, to nas to już nie zadowoli, bo będziemy wtedy mieć z tyłu głowę, o, było tak blisko finału, nie? Więc to zależy, no. Znaczy, tak teraz mówię półfinał i byłbym szczęśliwy, ale w Rozumiem. półfinale już będę chciał finał. No i tak jeszcze na zakończenie, podaj nam swoje trzy typy trzech najlepszych drużyn Summer Cupu. Tak według ciebie, No, po zakończeniu. a po zakończeniu, że jakie Tak, tak. podium? Jakie podium Tak, tak, widzę? tak. Jakie podium typujesz po No, zakończeniu? tak nie, to skromnie, że tak powiem, że moim zdaniem wygra w miejscu będzie Brazylia. Brazylia, moim zdaniem. A na trzecim. A dobra, niech będzie, że Belgia, że tak wiesz, skromnie trzecie Jasne. miejsce. No. Ale jest medal. No, dokładnie, dokładnie. Życzę wam jak najlepszych sukcesów tutaj w fazie grupy, przepraszam, pucharowej. Dziękuję ci bardzo za wywiad. Było mi bardzo Dziękuję bardzo miło. serdecznie, dziękuję serdecznie. No i do zobaczenia na boisku. Może się zobaczymy, a jak nie, to na pewno do pogadania. Trzymaj No. się ciepło, Salakę. No, dobra, cześć, dzięki. Summer Cup to jest summer time. Jak nie zgadza się hajsa, chcesz zobaczyć świat, to jest twój czas. Nieważne ile masz lat, wybierz.